O kur... Niestety zaczęło padać w nocy, ale nie poddajemy. No wolno przejechać. Właśnie tak jak Maciek mówi, stworzywa. Ty, to nie płotka. No takie coś bierze. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics, jest 7 rano, jeszcze ciemno za oknem, siedzimy w naszej skorupce, czekamy na świt. Maciek w nocy próbował złowić sandacza. No od trzeciej siedziałem, ale niestety, no wczoraj wieczorem też rzuciłem do godziny w pół do pierwszej, później poszedłem się troszkę przespać. O trzeciej wstałem, siedziałem, no właściwie do tej pory, nie? I niestety nic. I przerzucałem lewo, prawo, bliżej, dalej. Niestety sandacz dzisiaj nie chciał współpracować ze mną. No, a ja spałem, co tu dużo gadać. No, ja zgasłem i spałem sobie smacznie gdzieś do 6:00. A tak od 6:00 zacząłem tu powoli ogarniać, właśnie przygotowywać miejsce do śniadania. Nagrzałem wody. Tak, zrobiłem trzeba. Maćkowi o rosołek. Rosołek. Sobie zrobiłem kawkę. Rosołek. I fajnie, i cieplutko nagrzałem sobie promiennikiem. No wyłączyłem go teraz, bo on troszeczkę tak głośno pracuje, więc nie chciałem, żebyście słuchali promiennika. Tylko nas. Rosołek. Tylko jeszcze za gorący troszkę, żeby pić. No, musi troszkę przestygnąć. No i dobra. I zaraz niedługo się zrobi jasno, zrobimy zanętę. Niestety zaczęło padać w nocy, ale nie poddajemy się. Pod parasole się chowamy i łowimy dalej. Trzymajcie się, oglądajcie. I tylko czyste wędkarstwo. Dokładnie. Rozpoczynamy łowienie. Dokładnie. Ja już zestawy porobiłem. Zarzuciłem pierwszy rzut. Wiesz, że przez to, że rozłożyliśmy najpierw podbieraki, nic nie złapiemy? Robię zestaw. Zanęcić będę nęcić zanętą, a łowić będę na glinę. Także dzisiaj taka strategia, 25 i 20 metr. Widzę, że tu ktoś już po nas był, po ostatniej naszej wyprawie. Amator mandarynek jakiś. I fajnie, i ciekawe, czy coś połowił. Spodobały mi się te prestiżowe, powiem wam, tematy. I taki koszyk do nęcenia sobie kupiłem ostatnio w Karpiowym. Prestona. Zobaczcie, to jest coś w rodzaju tych takich owijanych taśmą izolacyjną koszyków. Pokaż to, bo nie widziałem tego. Poczekaj, najpierw widzę. A taka szklanka pełna, tak? Tak. Z tworzywa. Tylko, że zobaczcie, właśnie tak jak Maciek mówi, z tworzywa. O, taki fajny. Plastikowe. Ciekawe. Podoba mi się to. Zobaczymy, jak się tym będzie nęcić. Łowię na zanętę. Jasną zanętę. Efekty przyciemnianą. Barwnikiem. Dodałem pieczywka fluo. Duża frakcja. Trochę kukurydzy. Na grubo nęcimy dzisiaj. Na razie bez robaków, bez niczego. Czuję, że tu dzisiaj jest rybka, także na grubo najpierw. A potem będziemy dodawać robaka i innych rzeczy, a łowić na mieszankę gliny z zanętą. Człowiek nigdy nie nęcił tak na grubo wstępnie. Okay. No dobrze, no. No jeden strzał by był, tak? Nawet siad. Wróciłem do swojego starego kija Fiume. O, udało się.
120 gram wyrzutu. Się na tej dłuższej linii chcę ciężko połowić. Ok. Zeszło na dół. Dobra, zanęciłem. Zaraz idę na drugie śniadanie do mojego pokoju. Nie. Do skorupki. Do mojego pokoju. Do salonu. Oczywiście łowimy dzisiaj na czerwone robaki. Na grubo. 11,5 to jest to, od czego zaczniemy dzisiaj. Jest rybka. Pierwsza. Po tym nęceniu. Okej. Płotka. O, taka płotka. Ale daleko zagryzła. Na czerwonego. Patrzcie. Tak. Ja mówię, że chyba sam siebie przerzuciłem. To pięknie, Maciuś. Ale zobaczymy, kurde. Jesteś udany. Może nie. To no coś nie tak poszło z rzutem. Nie lubię parasoli, kurde. No kto lubi, Maciuś. No, takie są warunki dzisiaj. Jest ryba. Też coś takiego płociowatego teraz. Krąpik. Nie, płotka. Pa, następna. Łe, no, fajna. To, no ładna, no. No, biorą płotki. Ale widzisz, co trzeba dać po koszyku? Ty, jaka szeroka to jest. To jest jakaś taka szeroka aż. Patrzcie. Taka. To dajesz samą glinę, kurna, z białym spinką? Tak. I co masz? Leszczyk. Leszcza? Jesteś, mały klepaczek. Krąpik? No. Idę zaraz na śniadanie, bo sobie kawę zrobiłem, wiecie. I ten, i mały klepaczek tutaj mi bujał. Maciek też takiego. Tak jak ostatnio się zaczyna, płotki jakieś. Za chwilę małe krąpie, leszcze. I coraz większe, mam nadzieję, że się scenariusz powtórzy. A ja wiesz, co mam zrobione? No. Ziemię bełchatowską. Z farfoclem. Z farfoclem? Tak. I do tego biały robak, pinka i jokers. Dobra. Idę się najeść. Drugie śniadanie zjeść. Napić kawy. A ty łap, Maciuś. Łap tak. Tu grzecznie. Dobra? Dobrze. Ty zobaczymy. Tak, mamo! U Bartka na razie cisza. Bartek poszedł sobie zjeść coś, przekąsić. Fajnie. O, Mirek. Siema, Mirek. Szczerze mówiąc, zaczęło się fajnie, a idzie bardzo słabo. To się nie dzieje, kurde. Zaczęło się fajnie od dwóch takich płotek. No ja jakiegoś tam leszczyka, kurde. No to co? Jest ciepło, niż u mnie na stawie. Siedziałem od rana. Gdzie byłeś? Na benzynce? Nie. Na leśnicy? No. Ale nic. Ci, co dzisiaj są na Zawalnej albo na Rędzinie, to... Bo Jezu, to współczuję. Tu jest fajnie. Jest rybka. Bije jak ładna płoć. A to leszek. O, fajny leszek. No, ale ładny leszek. Jest. Taki 40 parę. Tutaj nie. Okej.
Ale zobaczcie. Ale tam wolno przejechać. Nie, tutaj tak. Nie. Ale tam jak są, tam są jak... Jak posiadałem tutaj... I wypuszczamy go już. Jest piękny. Jest piękna rybka, słuchajcie. Tutaj podpływali łódką. Okej. Okay. I tak to wygląda, słuchajcie, elegancko. Elegancko. Zadowolony jestem już. Jest pięknie. Piękne, punktowe łowienie. Idzie mi dzisiaj naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o sypanie, no, jest ryba. Mała płatka. No, płateczka. Ale fajna nażywca. Lecisz? Czekaj, to się pożegnam. Wow. Do następnego. Do łopatę bierzcie i schody róbcie. No teraz chyba jest. Jest, jest ryba. Branie. Jest. Jest ryba. Płotka. Taka kluseczka. Właśnie, taka kluseczka. Poszła. No, następne branie. Ale nie chcę. Pukło raz. O, pukło drugi raz. Jest ryba. Okej. Co to, płotka znowu? Kurde. Jest. Takie cały czas jeden rocznik. Ty, ale na jaką grubą kanapkę? Dwa czerwone i ty. Dwa czerwone i dwa białe barwione. A na jakim haczyku? Na haczyku 14. O, ale branie. Jest coś. Płotka. Ty, to nie płotka. Ty. Certa, przepraszam. Zobaczcie. Mała, nie wiem, czy to duża, czy mała certa. No mała, mała. Mała, tak? Dobra, mała certa. Poszła. Mocne branie. Ale branie. Teraz jeszcze może będziesz miał okazję wyciągnąć rozpióra. Łe, stój. Stój, kurde. Jest. Jest fajna rybka. Kurde. Poszedł. Ale leje. No teraz to już leje, kurwa. Łajajajajajajaj. No teraz to kurwa, ja nie wiem, jak co? Ja tu stąd wyjdę, kurwa. W tym deszczu. Co jestem, Maciek, nie świruj. Kurde, no przecież to zjeżdżalnia jest, kurwa. A, pięknie. Idzie, idzie, dobrze idzie. Lubię taki warun hardkorowy. Chowaliśmy się do skorupki, bo strasznie zimno się zrobiło. I będziemy jeść żurek. Dawaj. Jest godzina 13. Dziel żurek. Jest godzina 13.
trzeba coś zjeść. Żurek oczywiście Maćkowej roboty. Własnej roboty. To nie są chińskie zupki. Tylko prawdziwy żurek na zakwasie. Parę rybek wpadło. Może nie są jakieś gigantyczne. Proszę bardzo. Do tego. Maciek, żeś se zalał zapalniczkę. Trudno. Bułeczki są eleganckie, ciepłe. Muszę to kurna zrobić inaczej. Muszę ten garczek wziąć w rękę. Ale jest za gorący trochę, nie? Gorący. Zakipiał. Gorący, nie? No to poczekamy trochę. No kurde, się obudziło coś. Blaszczyk. A ty. Chodź tu. Jest. Okej. Okay. Nie. Taki. No już parę rybek. Jakby tak przysiadł, a nie siedział i się grzał, to by może i nałapał ryb. Co? Pewnie tak. Nie chce już mi się dzisiaj. Maciek, to ma być relaks. No właśnie. Że ja się teraz zrelaksuję. Pojadłem. Ty daj czerwonych robaków, póki nie zasnąłeś. No to masz tu wejść se, kurna, tu daj, kurna. Ja, kurna, nie będę po tej ślizgawce chodził. Obranie. Jest. Chodź tu. Ach, kurde. Jest następny leszek. Na poprątanym zestawie. Taki leszek. Taki o. Dobra. Poszedł. Łe. Masakra, powiem wam. Ale warunki spartańskie. Co to? Deszcz ze śniegiem? O kurwa. No teraz to zaczęło się dopiero. Apokalipsa. O, branie, branie. Jest! Jest, jest ryba. A nie, jest taki wielki. Po prostu świeży koszyk napchany. Daje duże opory. Ale rybka jest. O. Hop, chodź tu. A, taki. Taki. Poszedł. Słuchajcie, pada śnieg z deszczem. Pada aktualnie śnieg z deszczem. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Nie wiem, czy w ogóle ona jest sucha. Nie wiem, jest tak hardkorowy warun, że to jest dramat. Branie. Jest coś. Mały taki. Na dzisiejsze warunki. Taki. Poszedł. Nie no, takiego filmu to jeszcze nie było w tym roku u nas, żeby takim warunkiem jeszcze ryba brała. Łe. Dobra, nie? No i nie ma, no kurde. Nie ma, no takie branie poważne. Porządne. No, ale bierze na coś takiego, słuchajcie. No takie coś bierze. Wyobraźcie sobie? To w lato tak nie dawałem. Takich przekąsek. Muszę mocniej, dłużej poczekać chyba, żeby to tak zassała konkretnie. Chciałbym wam nagrać te brania. O, teraz jest. Teraz jest.
albo znowu koszyk, albo wreszcie coś większego. Taki sobie. Co to? Karaś? Ja pierniczę, jaki karaś? Karaś? Słuchajcie, dlatego coś mi nie pasowało. Złoty karaś. Pewnie uciekł komuś na żywca. Pewnie uciekł komuś na żywca. Był za sumem postawiony. O, ale karaś. A nie złoty, tylko srebrny. Zobaczcie, jaki fajny. O, karasek. Taki żywcowy. Stój, 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 stój. No dobra, taki. Ej, stój. I do wody. Chociaż kiedyś też podobnej wielkości jednego złapałem na zoo. Ale ogólnie mało tej ryby jest w Odrze. Tutaj u nas we Wrocławiu to raczej zarybienia z tak zwanego żywca. Czyli zobaczcie, nawet karaś wszedł. Może on mnie tak, kurczę, w konia robił. Jakbym wiedział, że tak będzie grubo, to bym nagotował kukurydzy. Łe. Zacząłem zamiast gliny sypać zanętę do koszyka. No i plus robaki co jakiś czas. I zobaczcie, jakie ryby zaczęły brać. A jak łowiłem na glinę, to ten. To te mniejsze. Szkoda, że tak późno to w ogóle ogarnąłem. No bo jeszcze z godzinka i się zawijam. Co ciekawe, czerwonego trzeba podpinać białym, dopiero są brania. O, jest coś. No, pięknie. O, koniec. Nie. Sandacz karłowaty. Już dawno się tak nie nasiedziałem na rybach, nie nałowiłem. Jak w pracy 8 godzin, ty. Nie? Szkoda, że nie weszły te grube, nie? Te takie, wiesz, plus 50, plus 60, nie? Jesteśmy za cienkie bolki jednak. Zjedźcie sobie rybki. To jedzonko. O. Już trzeci raz nie będziemy mrozić tej samej zanęty. Dobra, pora na podsumowanie, bo się znowu psuje pogoda i robi się zły warun, tak zwany. Myślę, że ja się nałowiłem. Nie były to znowu duże ryby, były to średnie leszcze. 30-taczki pod 40, jeden powyżej 40. Płotki na początku, tak jak tydzień temu właśnie, najpierw były płotki, potem zaczęły się leszki. Jakaś tam certa. Maciuś? No cóż, co powiedzieć, ja dzisiaj odpadłem niestety w przedbiegach. Bartek mi tak dupę złoił dzisiaj, jak nie wiem. Gratulacje, Bartuś. Dzięki. Ale to też pogoda swoje zrobiła. Ja nie lubię w takiej pogodzie łowić. Nie lubię parasoli przede wszystkim. Dobra, fajnie. Ja z kolei jeszcze mógłbym dodać do tego tyle, że łowiłem na początku na glinę, co dawało mniejsze ryby, niż jak później zmieniłem taktykę i zacząłem łowić na zanętę w koszyku z dodatkiem robaków, tak jak łowiłem wcześniej na glinę z dodatkiem robaków. Brało na kanapkę czerwony z pinką, z białym barwionym i ogólnie fajne, mocne, widoczne brania. Szkoda, że tych nie było tych dużych ryb, ale i tak było bardzo fajnie. Myślę, że jakbym wszystko do siatki dawał, no to by wyszło parę ładnych kilogramów. Także słuchajcie, zbliża się coraz zimniejsza pora roku, ta
konkretna zima nas niedługo nawiedzi. Właśnie zaczyna padać śnieg w tej chwili. Śnieg z deszczem, także nie wiem, ile jeszcze będziemy mogli połowić na takiej wodzie. Oglądajcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, komentujcie, łapki w górę dawajcie i tyle. No. Jak damy radę łowić na pederki, to będziemy łowić na pederki, a jak nie, to pójdziemy na lód. Także trzymajcie się, pozdrosy i tylko czyste wędkarstwo. Hej.